Federacji. Na dzisiejszej konferencji chcielibyśmy odnieść się do rozpoczynającego się już w przyszłym tygodniu roku szkolnego i tego, w jaki sposób ten rok szkolny w dobie epidemii będzie wyglądał. Minister Piątkowski zaproponował trzy formy nauczania w ciągu roku szkolnego. Formę normalną, czyli dzieci idą do szkół, formę hybrydową, czyli niektóre dzieci idą do szkół, a niektóre z tej samej szkoły uczą się zdalnie, bądź cała szkoła uczy się jakiś czas normalnie, a jakiś czas zdalnie i formę całkowicie zdalną, czyli po prostu dzieci w ogóle nie idą do szkoły i kontynuowany jest ten system nauczania, w cudzysłowie nauczania, który miał miejsce przez ostatnie pół roku. Mówię w cudzysłowie, ponieważ doskonale wiemy, że system nauczania zdalnego to nie jest żadna edukacja, to nie jest ten system, ten sposób na to, by kształcić młodych ludzi, by przygotowywać młodych ludzi do matury, o czym świadczą chociażby ostatnie wyniki matur i bardzo duży poziom niezdawalności tych egzaminów. Oczekujemy, by rząd brał odpowiedzialność za podejmowane decyzje na siebie, by nie zrzucał na nauczycieli, na dyrektorów szkół decyzji o tym, w jaki sposób będzie funkcjonowała szkoła w roku szkolnym, bo to nie dyrektor szkoły, a premier oraz minister zdrowia powinni ponosić za to odpowiedzialność. Nie może być tak, że jedne szkoły będą funkcjonowały w formie zdalnej, drugie nie będą funkcjonowały w formie zdalnej, tylko normalnej, bo to od razu będzie tworzyło olbrzymią dysproporcję pomiędzy szkołami, a póki co nie mamy takiego systemu, w którym rodzice mają jakiś szczególny wybór, jeśli chodzi o szkołę dla swojego dziecka i mogą to dziecko przenieść do szkoły, w której akurat ta edukacja wygląda lepiej, bo niestety, ale ten skostniały system edukacji, który jest obecnie, jest tylko dobijany teraz przez ten brak zdecydowania ze strony rządu. Oczekujemy, że premier oraz minister zdrowia będą w stanie brać odpowiedzialność za swoje decyzje oraz minister edukacji oczywiście i będą w stanie przedstawić jakiś konkretniejszy plan tego, w jaki sposób ten rok szkolny ma wyglądać, bo póki co jest po prostu chaos. Chaos, który jest spowodowany brakiem decyzji przez ostatnie miesiące, chaos, który panuje w szkołach, chaos, który można usłyszeć po słowach wielu dyrektorów szkół. Oczekujemy, że to się zmieni i chcielibyśmy przedstawić, w jaki sposób my to widzimy i jakie jeszcze zagrożenia dostrzegamy w związku z obecną sytuacją. Dlatego oddaję głos Markowi Szewczykowi. Dzień dobry, szanowni państwo. Tak jak wspominał Tomasz, mamy chaos. Chaos zafundowany nam przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, przez ministra edukacji narodowej. Szanowni państwo, o ile lockdown i zamknięcie szkół mogą być pewnym zaskoczeniem dla rządu, dla ministerstwa, o tyle od zakończenia roku szkolnego nie wyciągnięto żadnych wniosków. Byliśmy świadkami wielu patologii nauczania zdalnego, kiedy lekcje faktycznie stawały się farsą, kiedy nauczyciele tylko w teorii odbywali te zajęcia z uczniami, gdzie uczniowie mieli jedynie zadawane prace domowe z materiału, który nie został przerobiony, który musieli nadrabiać rodzice, którzy musieli poświęcać czas po pracy, którzy musieli dla tych najmłodszych organizować opiekę lub sami poświęcać ten czas, nie iść do pracy, o ile to nie było problemem dla osób na umowie o pracę, o tyle dla osób na umowach cywilnoprawnych, o tyle dla osób, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, stanowiło to realne straty, których rząd nie ponosił, których rząd nie gratyfikował w żaden sposób. Szanowni państwo, nauczanie zdalne, powiedzmy sobie to jasno, nie zdało egzaminu. Nie zdało egzaminu, było źle prowadzone w sposób chaotyczny, w sposób nieudolny. Tak jak mówił Tomasz, poziom nauczania w Polsce z roku na rok zasadniczo spadał, a przy nauczaniu zdalnym to po prostu rąbnął o ziemię z gromkim hukiem, czym były wyniki matur najlepszym, dobitnym przykładem, który jest namacalny, który jest mierzalny. Szanowni państwo, nauczanie zdalne można było przygotować przez ten okres wakacji, natomiast mam wrażenie, że minister edukacji narodowej w czasie wakacji razem ze swoim ministerstwem po prostu odpoczywał, po prostu nie pracował, nie przygotowali ani uczniów, ani rodziców, ani nauczycieli, ani placówek do tego, aby rozpocząć rok szkolny w pełni optymalnym poziomie. Nauczanie zdalne nie zdaje egzaminu z tego względu, że nauczyciele nie są przygotowani. Nie są przygotowani zarówno pod względem technicznym, nie są przygotowani pod względem umiejętności również prowadzenia, obsługi urządzeń do prowadzenia lekcji zdalnych. Tak samo uczniowie. Często w wielodzietnych rodzinach brakuje po prostu tych urządzeń do zdalnego nauczania. Brakuje pomieszczeń chociażby, bo trudno, żeby trójka dzieci prowadziła lekcje z nauczania zdalnego w jednym malutkim pomieszczeniu razem, jednocześnie, ponieważ to wszystko będzie się zagłuszać. Będzie problem z faktycznie
faktycznie rzetelną nauką. To również pokazują wyniki. Co prawda chociażby w konkursie matematycznym KANGUR, ogólnopolskim konkursie matematycznym, nagle było wiele osób z ponadprzeciętnymi wynikami, które w poprzednich latach notowało może kilkanaście osób. Natomiast to nie świadczy o tym, że poziom nauczania wzrósł. To świadczy o tym, że rodzice wykonywali te zadania za dzieci, a chyba nie do tego chcemy dążyć, aby dzieci wygrywały rękami i głowami rodziców w konkursy edukacyjne, a później faktycznie nie dysponowały odpowiednią wiedzą po ukończeniu danej szkoły. To jest ze szkodą dla dzieci, ze szkodą dla rodziców i ze szkodą dla kraju, który system edukacji nie będzie faktycznie prawidłowo funkcjonował. To również wielkie szkody dla rodziców, którzy muszą poświęcić ten czas, muszą zajmować się dziećmi, a również ministerstwo nie zadbało o nauczycieli, chociażby o tych po 60 roku życia, o tych z chorobami współistniejącymi, które mają obniżoną odporność, aby bezpiecznie mogli wykonywać swój zawód. Szanowni Państwo, wzywamy Pana Ministra Edukacji Narodowej. Niech Pan weźmie odpowiedzialność za działania swoje, za działania rządu, za działania szkoły w dobie koronawirusa. Dziękuję bardzo. Oddaję głos Panu Mecenasowi Jackowi Wilkowi. Dziękuję. Szanowni Państwo, spójrzmy na to z punktu widzenia najważniejszego uczestnika tego całego zamieszania, czyli rodziców. Co wie taki rodzic? Ja mówię we własnym imieniu, ponieważ właśnie mam akurat troje małych dzieci, dwójkę w wieku wczesnoszkolnym, a jedno zaraz do szkoły zacznie chodzić. Wiemy, że nic nie wiemy. Wiemy, że ten chaos, który był do tej pory, będzie prawdopodobnie trwał, gdyż tak naprawdę minister niczego nie zarządził. Minister zostawił pełną uznaniowość w rękach dyrektorów, włącznie z inspektorami sanitarnymi. I w zasadzie nie mamy pojęcia, na podstawie jakich kryteriów szkoły będą funkcjonowały, a na podstawie jakich funkcjonowały de facto nie będą, czyli dzieci nie będą do tych szkół chodzić. Jest niestety bardzo duża szansa na to, w cudzysłowie, jest takie ryzyko, jest taka pokusa, że wielu dyrektorów szkół będzie kontynuować ten tryb nauczania zdalnego, który z wielu powodów jest dla wielu nauczycieli czy zarządów szkół, dyrekcji szkół wygodny. Ale to jest jeden wielki koszmar dla rodziców i mówię to z pełną odpowiedzialnością, właśnie jako nie tylko rodzic trójki małych dzieci, ale też osoba, która prowadzi działalność własną i moja żona też prowadzi własną działalność i nasze życie wyglądało w ten sposób, że dzieliliśmy się po połowie dniem, przy czym druga, w tej, ta, to z nas, które było w tej drugiej połowie dnia, często wracało późno w nocy, aby zdążyć ze wszystkimi obowiązkami. Byliśmy de facto nauczycielami cały czas swoich dzieci. To jest fikcja, że dzieci czegokolwiek się uczyły w tym zdalnym trybie. To jest absolutnie nieprawda. Wszystkiego musieliśmy ich uczyć, pomagać przy odrabianiu lekcji. W związku z tym byliśmy tak naprawdę na trzech etatach, tylko dlatego właśnie, że ci, którzy są odpowiedzialni za to cały proces nauczania, nie mają do tej pory pomysłu, jak z problemu wyjść. Tymczasem zwracam uwagę i chciałbym to bardzo mocno podkreślić, że oczywiście istnieje takie rozwiązanie, które Konfederacja proponuje, które ruchy wolnościowe od dawna postulują. To jest klasyczny, wolny bon edukacyjny, w którym rzeczywiście pieniądze idą za dzieckiem, do dowolnie wybranej przez dziecko, przez nauczyciela, w tym przypadku przez rodziców tak naprawdę szkoły. I także mogą te pieniądze iść na nauczanie domowe. Czyli można ten bon przeznaczyć na to, aby zatrudnić po prostu nauczyciela, czy więcej nauczycieli, na przykład wspólnie z kilkoma rodzinami, aby uczyli nasze dzieci w domu. Po to jest właśnie między innymi klasyczny, wolny bon oświatowo-edukacyjny. Gdyby to rozwiązanie zostało zaimplementowane wcześniej, to nauczyciele, rodzice przede wszystkim, rodziny, by się błyskawicznie przestawiły na nowy tryb i do nowych warunków. Po prostu bardzo łatwo i szybko i płynnie można by przejść na efektywne nauczanie domowe z udziałem specjalistów, fachowców, nauczycieli, którzy są rzeczywiście do tego przygotowani. To by zajęło dosłownie parę tygodni, mielibyśmy sprawę z głowy. Ale ponieważ rząd oczywiście brnie w te postkomunistyczne rozwiązania i ten skostniały system konserwuje i nie chce w nim niczego zmienić, dlatego czeka nas wielki chaos i mordęga rodziców i męka dzieci, tylko dlatego, że minister nie ma pomysłu, jak z tego problemu wyjść. Dlatego postulujemy, oprócz tego, aby minister wziął w końcu odpowiedzialność za to, żeby cokolwiek wymyślił sensownego dla rodziców, proponujemy także, aby rozpocząć dyskusję nad wprowadzeniem klasycznego, wolnościowego bonu, wolnego bonu edukacyjnego, który w takich sytuacjach by się idealnie sprawdził i pomógłby wyjść z tej trudnej sytuacji. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, jeszcze raz podkreślamy, apelujemy do ministra edukacji narodowej, apelujemy do pana premiera, apelujemy także do ministra zdrowia o to, żeby zaczęli brać odpowiedzialność za podejmowane decyzje, w tym przypadku za decyzje podejmowane z tym, w związku z tym, w jaki sposób ma wyglądać rok szkolny. Warto jeszcze podkreślić, że w przyszłym tygodniu, 1 września, kiedy rozpocznie się szkoła, czy to rozpocznie się w niektórych szkołach w formule normalnej, czy w formule zdalnej, czy w formule hybrydowej, pierwsze, co będą musieli robić nauczyciele, to będzie powtarzanie tego programu, który miał miejsce w ostatnim roku na wiosnę, ponieważ praktycznie zdecydowana większość szkół, większość dyrektorów szkół mówi, że trzeba będzie powtórzyć większość materiału, trzeba będzie powtórzyć mnóstwo tego materiału, ponieważ ten materiał w formule zdalnej nie został w odpowiedni sposób przekazany do uczniów. Dlatego w rzeczywistości rok szkolny 2020-2021 z tym programem nauczania, jaki powinien mieć miejsce, nie rozpocznie się we wrześniu, tylko rozpocznie się w październiku. Stracimy na pewno dużo czasu na to, żeby powtórzyć ten materiał, który już powinien zostać uczniom przekazany w dobrej formie na wiosnę. Dlatego jeszcze raz apelujemy do pana ministra edukacji narodowej o to, żeby wziął odpowiedzialność, określił jasne, obiektywne zasady tego, w jaki sposób szkoły mają funkcjonować i nie przerzucał tej odpowiedzialności na dyrektorów placówek oraz na rodziców. Jeśli są jakieś pytania, to prosimy. A jeśli nie ma, to dziękujemy bardzo.